Dzień dobry, spotykamy się tutaj w tym miejscu ze względu na drzewa, a przede wszystkim na to, że w roku 2015-2017 w tym mieście tych drzew wycięto ponad 7 tysięcy. Większość mieszkańców, a w tym Działkowiczów, a mamy ich w Kędzierzynie Koźlu ponad 5400, wszyscy są przeciwni wycinaniu drzew w Kędzierzynie Koźlu, więc my zamiast drukowania kolejnych plakatów zakupiliśmy drzewa za własne pieniądze. Będziemy chcieli wspomóc ogrody działkowe w posadzeniu tych drzewek. Będziemy rozdawali te drzewka mieszkańcom, którzy mają swoje domy jednorodzinne, żeby mogli takie drzewko symbolicznie posadzić i wskazać jakby kierunek nowej władzy, kimkolwiek będzie nowy prezydent i kimkolwiek będą nowi radni, wskazać im nowy kierunek w tym, że nie zgadzamy się z wycinką drzew. Ja na pewno, jeżeli zostanę prezydentem drzew, nie będę wycinał. Będę się starał te zdrowe, które trzeba będzie przesunąć, będę się starał je przesadzać. Chciałbym poprosić też panią przedstawicielkę Działkowiczów o zabranie głosu w tej sprawie. Proszę. Teresa Strzelec, jestem przewodniczącym Kolegium Prezesów całego Kędzierzyna Koźla. Mamy ogrodów 17 i tam są moi przedstawiciele, prezesi każdego jednego z ogrodu, z rodzinnego ogrodu działkowego. Szanowni Państwo, o tym temacie dowiedziałam się właśnie od prezesa z tego ogrodu Jedność. I właściwie temat bardzo, bardzo ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że to czyste powietrze, no my jesteśmy pierwsi, którzy go robimy. Obojętnie od tej marchewki, czy od tego kwiatka, czy od drzewka, ale to świeże powietrze jest. I to, co zaproponował pan Marek, jesteśmy w pełni uznania. Oczywiście, że te drzewka nie posadzimy może na działkach między marchewką, ale o co chodzi, żeby obtoczyć właściwie nasze parkingi, czy drogi właśnie, gdzie są ogrody przy samych drogach, gdzie samochody jeżdżą pod tym kątem. To jest taki dla nas mały cud. Za to serdeczne dzięki. A przy okazji, słuchajcie, jeżeli tutaj jestem, właściwie bardzo byśmy chcieli jako działkowcy, że tak jak pan Marek powiedział, że jest nas bardzo dużo, bo jest nas ponad 5 tysięcy. Teraz proszę sobie jeszcze doliczyć mężów, dzieci, babcie, gdzie na tych naszych działkach w okresie letnim jest bardzo dużo. A sami również organizujemy już od przedszkolaków. 3 dni temu mieliśmy spotkanie na sąsiednim ogrodzie właśnie z przedszkolakami. Mieliśmy 50 osób, grupkę przedszkolaków, których właśnie już przyzwyczajamy, że co to jest ta marchewka właśnie wyhodowana z ziemi, a nie z marketu i jak ona wygląda. Ona się oczywiście różni. Jak smakuje właśnie taki owoc prosto zerwany z drzewa, z czego dzieciarnia była fantastycznie zadowolona i my również. I przy tej okazji chciałabym bardzo spotkać się, bo no, chcemy zadecydować, żeby było w naszym mieście jak najlepiej. I naszą prośbą jest wszystkich prezesów taka, że by właściwie wszyscy kandydaci na prezydentów Kędzierzyna Koźla spotkali się z nami. My mamy propozycję, żeby spotkać się tutaj właśnie w tym ogrodzie. Tu jest duża sala i właściwie termin 17 października, godzina 17, to jest środa. Serdecznie czekamy na każdego kandydata, każdego pana i jedną panią. Oczywiście panią Nowosielską również serdecznie zapraszamy. Naprawdę, mamy masę tematów i chcemy się z nimi podzielić. I byłoby nam bardzo miło, jeżeli by taką grupę, jaką tworzymy, to jest właściwie no, bardzo, bardzo dużo nas, żeby z nami chciano rozmawiać. Dziękuję bardzo. To jest Hania, tak?
Tak masz na imię? Tak. Ta, ona, odważna dziewczyna. Spotkałem wczoraj Hanię, jak żeśmy prowadzili naszą kampanię wyborczą na mieście. I co się okazało? Hania chce być prezydentem tego miasta. Kiedyś, jak będzie duża, prawda, Haniu? No, więc proszę Państwa, my musimy stawiać na takich młodych ludzi. Te drzewka, one będą duże, jak oni będą dorośli. Część z nas już pewnie tego nie doczeka i dlatego musimy wyjść do przodu, musimy zadbać o te dzieciaki, musimy patrzeć w przyszłość na 10, 20, 30 lat do przodu. Nie możemy sobie pozwolić na wycinanie drzew i wszelkiej zieleni w mieście i budowanie tylko betonem i kostką brukową. Także zaproponowałem Hani dzisiaj, że posadzi pierwsze drzewo w tym mieście jako ten przyszły prezydent i to ona dzisiaj jest głównym bohaterem tej naszej konferencji. Hania została naszą komitetową maskotką, ponieważ spodobała jej się bardzo nasza wczorajsza akcja i nasza akcja z kilku ostatnich dni. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj Hanię do tego, żeby uczestniczyła w naszej akcji sadzenia drzewek. Będzie to nasze pierwsze zasadzone drzewo, prawda? Ale mamy nadzieję, że urośnie duże. Jak duża Hania. Jak duża Hania. Tu, Haniu, wczoraj myśmy rozdawali takie małe miodziki, takie naprawdę malutkie, a dzisiaj mamy dla Ciebie taki duży miód od naszych pszczelarzy. Proszę, to dla Ciebie. Będziesz miała do herbaty, tak? Trzymaj, żeby się nie stukło. Tych drzewek nie mamy dużo. Jest ich tylko 2000. To są świerki srebrne. Będą sadzone przede wszystkim na ogrodach działkowych, tak jak już pani prezes powiedziała, będą sadzone przy alejach, będą obsadzane zewnętrzne części działek, bo te drzewa mają oprócz tego, że dać cień, to jeszcze zbierać pył i przede wszystkim oddziaływać tak na środowisko, żeby nie przepuszczać tego hałasu z drogi do naszych działek. Doskonały gadżet wyborczy, niech wszyscy się uczą. Nie wycinamy lasów, nie robimy nadmiaru plakatów. Sadzimy drzewo. Hania, chodź. Jak to rośnie, to by jedno drugie dusiło. No właśnie. Ale to musi być. No tak. Jak to rośnie? Jak to rośnie? Jak to rośnie?